dobry hodowcy, do mnie dzisiaj przyjechała firma TO2, czyli Dawid, w własnej osobie. Pokrótce chcieliśmy porozmawiać o produktach. Zapytali mnie, jakie produkty stosuję, bo ja na tych produktach, nie wszystkich, ale w większości lecę, jestem bardzo zadowolony. No i pokrótce mogę przedstawić hodowcom, co stosuję, które produkty stosuję, nie? No, jestem z tych bardzo zadowolony. Na przykład tonik wątrobowy, to jest inaczej Sedachol. Cena jest konkurencyjna, bardzo dobra. Aminokwasy nawet daje do środy. Te aminokwasy z Promoluno. Czyli aminokwasy pan Leszek podaje na karmę czy do wody? Na karmę. Na karmę podaje, a później posypuje jedną łyżkę na kilogram karmy. Jest to super na jelita, na grzyba i tak dalej, nie? Jestem zadowolony, tak stosuję, każdy może po swojemu robić, ja tak stosuję, do środy daję, jestem z tego zadowolony. Elektrolit ten w proszku daje, bo jest jeszcze ten, płynie też elektrolit, ale ten w proszku daje, bo on jest witaminą C, teraz tym bardziej te upały jak są, no to też stosuję ten elektrolit, nie, po locie. A zakwaszacz? Ile dni w tygodniu? Zakwaszacz to cały rozpód mają cały czas, bo wiadomo, lotowym nie podaje tego. Dlaczego? Dlatego, że no nie ma gdzie co włożyć za mało tego dnia, a rozpód to wiadomo, to znowu koszta, jakby tak się wszystko podawało w większości, no to są większe, ale ten zakwaszacz jest bardzo dobry, no dla gołębi, nie? Ja go odlewam do litrowej butelki, żeby to nie stało cały czas i przy kranie stoi, podaje. No, także te produkty daje, no i inne też, nie? No, ale... A tonik wątrobowy w jakie dni? Tonik wątrobowy nawet jak przylatują zaraz po locie, nie? Z elektrolitem może pan miesza? Bo jak on przylatuje po locie, to wiadomo, że ta wątroba, te odchody są zielone takie, nie? Czyli ta wątroba, ona strasznie pracowała, nie? Czyli dobrze jest dać, nie? No. To może pan Leszek nam przedstawi pokrótce jakieś tam wyniki z ostatniego roku, żeby nie przynudzać, bo wiemy, że są szczytowe od lat. To tak. A, tam szczytowe, no jakieś tam są te wyniki, no tam w okręgu trochę się wygrało, na młode się tam powygrywało, mistrza w tamtym roku, dwa lata, bo już te produkty stosuje dłuższy czas, nie, jeszcze ten granulat, tam żeśmy kiedyś film nagrywali, jak na tym granulatu i żeśmy dali jeden gołębik lotowany na granulacie, u góry ten właśnie, tam filmiki są, można sobie zobaczyć jeszcze z dwóch czy trzech lat temu, nie? No to tam fantastycznie siadły te gołąbki, nie? Po tym granulacie, a tutaj zaciemniane właśnie nie dostawały granulatu, bo chciałem przetasować, które lepiej. A z ciężkiego lotu właśnie tamte super siadły, nie? No. A używał pan Leszek tego czarnego Adeno, tak? Proszę? Ten granulat Adeno, tak, czarny? Tak. I obyło się bez Adeno? Obyło się bez Adeno, nie powiem. No. W tamtym roku było Adeno, ale w tamtym roku nie stosowałem i chciałem zobaczyć, jak to będzie efekt, nie? Jednak troszeczkę tam było Adeno, nie? Dobrze, jeszcze zapytamy, jak ten sezon zwariowany z tą pandemią, z lotami, ze wszystkim, jak to idzie, jak się układa? Ten sezon, ja mogę powiedzieć, było fantastycznie, dopóki brałem odpowiedzialność za siebie, bo jestem wiceprezesem do spraw lotowych. Była 500 13 czerwca. Prosiłem zarząd, żebyśmy pojechali na 300. Na 300 większość zarządu się zgodziła, a prezes nie, bo powiedział, nie będziesz filmiku nagrywał, nie będziesz pokazywał pierwsze swoje gołębie, bo miałem przed tym lotem dwa pierwsze gołębie i znowu chcesz 300 i znowu chcesz pierwszego gołębia mieć. No i pojechaliśmy na 500. Takie ulewy przyszły, burze, parno, wilgotne powietrze, podwiat to było, upał, że dwa dni konkurs prawie żeśmy bili, ale konkurs trwał ponad 5 godzin, konkurs, no to już o czym świadczy. I te fajne, szybkie gołębie przeszły. Sam, Dawid, pokazywałem ci tego gołębka z tych super czempionów, jak doszedł po 4 dniach, skóra i kość na zdjęciu, bo zrobiłem zdjęcie. Ten gołąb wygląda. No tak się nie robi, żeby na złość zrobić i tak dalej. No większość zarządu nie chciało, prezes wziął to na siebie i on jedzie i koniec, nie będzie. Będzie 500. No i tak się stało, jak się stało. Teraz żeśmy mieli w niedzielę mieć lot, sobota, niedzielę. Powiedziałem, że nie,
absolutnie nie jedziemy, bo nie ma warunków, był lot. We wtorek, piękna pogoda, konkurs 14 minut, sam żeś widziałeś, że 7 na raz przylatuje, w minucie są te gołębie odbite, a gołąb trzeci, czwarty dopiero, później piąty, ósmy, 13, 33 i w minucie gołębie były odbite. Czyli tak jak mówiliśmy, mocna konkurencja, nie? No. Panie Leszku, żeby... Cała grupa przylatuje, no to ten jest trzeci, to powinien być trzeci, czwarty, piąty, szósty. Nie, poprzegradzane już są, podbijali chłopcy i ten szósty, siódmy gołąb był już 16 chyba, a ten 33 w oddziele. No. Ale to był fajny lot i wszyscy byli zadowoleni. No i jutro wkładamy na 500, nie? Myślę, że powinna być dobra 500, nie? No. W niedzielę lot? W niedzielę lot, tak, nie? Dużo... gołębi będę wkładał, 70 gdzieś dam gołębi, nie? Bo jeszcze są roczne, chyba ze 30 zostawię. Te najlepsze zostaną? No nie zupełnie, bo tam mam kilka rocznych, co mają fajne już zaczęte do wyjściowe. Kategorii G rocznych. No. No i to kusi, no i albo się uda, albo się nie uda. No może... no, kto nie ryzykuje, nie pije szampana. No, ale wtedy tego gołąbka tam zaryzykowałem, no i poszedł, i to był już dwa razy w tym roku pierwszy. W tamtym roku był dwa razy pierwszy i z młodego był, nie? Także super wyniki miał ten gołąbek, już 6 jedynek miał, no tak w swoim życiu, a loty dopiero się zaczęły, nie? No, a już go nie ma 13 czerwca. Może jeszcze. Żebyśmy też nie zanudzali tutaj naszych widzów na kanale. Panie Leszku, może jakąś krótko, 2-3 wskazówki dla młodych hodowców na gołębie młodych, bo to niedługo się zacznie, no. Dużo ludzi się szykuje. Wiadomo, no wszyscy ci, co tam dobrze grają, to nie okłamujmy się, oni tam mówią, ale wszystkiego w 100% nie powiedzą. I Piersiak też powie, co ma powiedzieć, ale 100%. Ja mam być szczery i mówię szczerze, no co mogę powiedzieć, to powiem, ale w 100% wszystkiego też nie powiem. No. Tak samo jak rozmawiam z kolegami dobrymi, czołowymi, co lecą, a co zrobić? No tak, ale to wszystko mówią, ale co nie i to. To nie, no, samemu trzeba dużo dojść do tego, no. Co też trzeba, no musimy dbać, no muszą być odrobaczywione, zaszczepione na salmonelozę, paramikso, teraz szczepionka na ospę, no to muszą młodzi hodowcy. To ja zadam pytanie, bo mnie to ciekawi, bo ja przerwałem stare loty w tym roku, bo mi wyskoczył herpewirus. Jak pan się zaopatruje na to, żeby właśnie młode szczepić na tego herpewirusa, który gdzieś tam ponoć od 2 lat zaczyna mocno tutaj dokuczać hodowcom, z zachodu przychodzi? No, to właśnie się dowiedziałem o tej szczepionce, mogę ją powiedzieć, Kolumba RP. Nie, RP, no. Nie ta Kolumba, tylko Kolumba RP. Pierwszy raz ją zaszczepiłem, młode, nie? I zobaczymy, co będzie, czy unikniemy tego, nie? No tutaj ja powiem od siebie też, bo żona właściciela firmy, pani Renata, jest weterynarzem i powiedziała mi, żeby młode zaszczepiać na tego herpewirusa dwukrotnie. No, żeby tą RP raz Kolumbą, a drugą jest Pafarmak, taka szczepionka, i ona też jest na to. A to tego nawet nie wiedziałem. Wiesz, i wtedy się, mamy spokój. Nie? Bo ja mam teraz problem i całe stado przerwałem loty, bo rozpód stare i młode będę szczepił i mówiła, żebym po 2 razy, żeby to już mieć z tym spokój. Nie? No i zdrowie, jeszcze raz zdrowie. Najważniejsze jest zdrowie. Nie? A dużo wywozi pan młode? No, postaram się tak 7-8 razy wywieźć, nie? No, a w ciągu później, jak są loty, raz w tygodniu. To wystarczy, żeby tylko im przypomnieć. A z ciekawości, który dzień? Bo to każdy ma jakiś inny trik. Środa, piątek? Czwartek, dobra. No, czwartek tam kiedy, no, różne są triki, nie? No. To zależy od dużo rzeczy, nie? No. Teraz... dorosłe już nie wożę, bo nie ma czasu i siły i tak. Tylko biorę wspólny oblot, robię raz w tygodniu, nie? Posiedzą sobie, rozdzielam i do kosza. Ale tam w tych krótkich lotach pierwszych też pan nie woził? Wywoziłem. Raz w tygodniu wywoziłem, nie powiem, czwartek, piątek, zależy jaka była pogoda, to wywoziłem. A stosował pan ten trik, gdzieś tam hodowcy mi mówią, wywożenie pod wieczór, żeby je napędzić jeszcze bardziej, czy nie? No, to jest to dobre, nie? No, ale ja zawsze się boję. Różnie to jest, nie? Że
A w tym roku raczej pogody nie ma, bo to deszcze, wiatry, to nie wiadomo co tego. Puścimy dużym, silnym wiatrem pod wieczór linie, różne druty i tak dalej. Nie? No jest to, szybko się wyrabia gołębiowi przez to, ja wiem, ale ja nie wiem, może. A jakieś triki motywacyjne u starych tam w gołębniku, pokazywanie w dniu wkładania, czy nie? Nie, to nie ma sensu, bo ja te u góry, jak tutaj widzimy, nie, tam w ogóle nic, a tutaj zacząłem trochę kombinować, nie ma znaczenia i nie robię. Te siadają, tak samo jak na filmiku było widać, to nie ma znaczenia. Gołąb jak się w dobrej grupie zabierze z kabiny, to ta peleton ciągnie swoją stronę, to i te drugie te się zabiorą i też latują. No nic, to dziękujemy panie Leszku za krótki materiał. No, na sam koniec, tak jak pana poprosiłem, przekaże pan tego jednego gołąbka na konkurs tutaj dla widzów? Przekazuję różnym firmom na różne cele charytatywne, to tego na tym jednym też nie przekażę, no. Nie ma sprawy, młodego jakiegoś przekażę. To szczegóły konkursu, potem ja dogram jakby osobny film i skleję w jedno hodowcy, żebyście wiedzieli, jak wziąć udział w wylosowaniu gołąbka od pana Leszka Pielesiaka. Dziękuję za oglądanie filmu, panu Leszkowi życzymy udanego sezonu, kolejnych mistrzostw. No dziękuję. Do zobaczenia, dobry lot. Dziękuję, dobry. Cześć, witajcie. Mam nadzieję, że film z naszym kolegą Leszkiem Pielesiakiem, który używa od 3-4 lat, jak wspomniał na filmie, naszych produktów. Poprosiliśmy pana Leszka na rozwój naszego kanału, aby przeznaczył jednego gołąbka do wygrania w konkursie. Było to powiedziane, że przeznacza pan Leszek. Obiecałem dokręcić materiał, żeby opowiedzieć zasady konkursu. No na YouTube niewiele wymyślimy, więc standardowo pod filmem poprosimy łapkę w górę. Zasubskrybować kanał, to jest najważniejsze, i napisać coś od siebie w komentarzu. Osoby, które zasubskrybują kanał, napiszą coś w komentarzu, będą brały udział w losowaniu gołąbka od pana Leszka Pielesiaka. Czas do zabawy dajemy wam 2 tygodnie. Będzie to do 12 lipca można wziąć udział. 13 lipca czy tam 12 wieczorem, zobaczymy jak to będzie czasowo. Zrobimy losowanie z tych komentarzy i subskrypcji. Wyłonimy laureata konkursu, który zdobędzie gołąbka od pana Leszka Pielesiaka. Zapraszam do zabawy i obejrzenia pozostałych naszych materiałów. Niebawem kilka ciekawych filmów z czołowych polskich hodowli. Pozdrawiam, dobry lot.